Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Kolejne zdania z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem Nikola wysłała mi mnóstwo zadań, chyba z 10 czy 11. I przeważnie przy takich ilościach zadań nie robię takiej ilości, w sensie. Z tej prostej przyczyny, że mnóstwo osób przeważnie chce darmowe korepetycje, ale z drugiej strony z racji tego, że jest dopiero początek września i tych darmowych korków nie przychodzi tak dużo, a zadania są niektóre banalne, bo nie wychodzą poza szkołę podstawową, tak jak na przykład to pierwsze, gdzie mamy po prostu ułamki ogarnąć, to stwierdziłem, że je zrobię. A co? No, to zaczynajmy. 15 podzielić przez 5 siódmych, no to 15 sobie przepiszemy, dzielenie zamieniamy na mnożenie, a ten ułamek trzeba po prostu odwrócić na 7 piątych. Minus 12 i 1 trzecia trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy. Robi się to tak, że 12 razy 3 to jest 36 i jeszcze plus 1 to jest 37 trzecich. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, no i oczywiście 37 trzeba odwrócić na 1/37. Tak. 37 się skróci, tu jest 1, tu jest 1. A tu się skróci 15 z piątką, tu jest 1, tu jest 3. Wychodzi nam, że mamy 3 razy 7 to jest 21, minus 1 razy 1 to jest 1, 3 razy 1 to jest 3. Czyli mam 21 minus 1 trzecia. I teraz, żeby to dobrze ogarnąć, to 21 całych to jest 20 całych i jeszcze jedna całość, ale tą jedną całość zapiszę w postaci 3 trzecie, no bo 3 przez 3 to jest 1, a 1 plus 20 to jest 21. Odejmiemy sobie 1 trzecią. 20 i 3 trzecie minus 1 trzecia to jest 20 całych i 2 trzecie. Koniec. Szkoda, taka jeszcze jedna moja może mała dygresja. Szkoda, że ja muszę robić takie zadanie. Wiecie czemu? Bo moim zdaniem ułamki to raczej osoba w szkole średniej powinna umieć je ogarnąć. Takie moja uwaga. No ale tyle. Zmykam do następnego. Pamiętajcie, łapka w górę.